piłką, cudowna sztuczka techniczna Brazylijczyka. Coutinho, José Enrique. Enrique, prostopadłe podanie, Suarez! 21 minuta, ależ takim szczurem, szybkim, płaskim strzałem zaskoczył Hugo Lorisa. 22 bramka Luisa Suareza w Premier League. Coutinho, José Enrique i wreszcie Luis Suarez. Tych trzech zawodników uczestniczyło w tej akcji Liverpoolu, która zakończyła się efektowną bramką. Tak czubkiem buta trącił tą piłkę Urugwajczyk, ale to wystarczyło, by trafić piłkę pomiędzy bramkarzem a słupkiem. Filipe Coutinho, bardzo mocne podanie do José Enrique. Ten świetnie chronił ją przed Kyle'em Walkerem. Widać, że nie zastanawiał się ani sekundy. Błyskawicznie przetworzył dane po prostopadłym podaniu od José Enrique. Luis Suarez nawet nie patrzył, gdzie jest bramka, gdzie jest Loris. On wiedział, że im szybciej odda strzał, tym bardziej będzie pewny wpisania się na listę strzelców. 50. bramka Luisa Suareza, licząc ligę i puchary w barwach Liverpoolu. Potrzebował 90 spotkań. Kyle Walker, Moussa Dembélé. Gareth Bale, Bale, znakomite dośrodkowanie, remis. Jan Vertonghen w 45. minucie doprowadza do remisu. Dośrodkowanie Garetha Bale'a, który nie przejmując się gwizdami i burzeniem z trybun, oczywiście kibice The Reds nie wierzą, by wcześniej Gerrard wyrządził mu krzywdę. No a to dośrodkowanie ma być dowodem na to, że Bale udawał, ale naprawdę wcale tak być nie musiało. Pomoc lekarska i proszę bardzo. Glenn Johnson nie kontrolował, że za plecami jest Jan Vertonghen. Skulił się Anglik, a Vertonghen wyszedł w powietrze i tylko nadał piłce odpowiedni kierunek. Moc nie była tutaj już potrzebna. Widzieliśmy, piłka wpadła w boczną, wewnętrzną siatkę. Lepiej strzelić się po prostu nie dało. Druga bramka, Vertonghen. Pogoni za Belgiem, zatrzymał go nieprzepisowo. Mógł to sędzia potraktować jako przypadek. A kibice Liverpoolu w poszkodowanym Bale'u zawsze widzą... Vertonghen! 2-1! Znów Bale królem polowania wewnątrz pola karnego. Nieporozumienia w obronie Liverpoolu skrzętnie wykorzystuje, zamieniając je na gola. Jan Vertonghen! Realizator jako winnego utraty gola przez Liverpool wskazał nam Glenna Johnsona, bo znowu on nie upilnował Jana Vertonghena. Jeszcze stracił równowagę, przewrócił się Glenn Johnson. 3-2, tak wyglądały proporcje w tym ataku Tottenhamu po rzucie wolnym Garetha Bale'a z korzyścią dla gospodarzy. Jednak zbił piłkę głową zbyt krótko Jamie Carragher, a stracił kontakt z Janem Vertonghenem. Ciężko nawet zweryfikować, kto był odpowiedzialny za krycie Belga, bo Daniel Agger i Jamie Carragher obaj ruszyli do Michaela Dawsona. Dość daleko wybiegł z własnej pozycji. Teraz Stuart Downing. Stuart Downing, to musi być gol. Downing, gol! 2-2. Złapał idealnie na wykroku w bramce Jana Vertonghena. Stuart Downing, fatalny, opłakany w skutkach błąd Hugo Lorisa przy wyjściu z bramki poza pole karne. Oczywiście dołożył się też do tego gola obrońca, który źle podał piłkę. To on rozpoczął te nieszczęścia. Kto to był? To zawodnik... Kto tam Kyle na Walker. Walker, tak. Ruszył z asekuracją na linię bramkową Jan Vertonghen. No to jest loteria tutaj bez użycia rąk. To jest trudny wybór, jak się ustawić. Nie miał po prostu szczęścia Vertonghen. Idealnie założył mu siatkę szybkim strzałem. Stuart Downing niewidoczny, a jednak zdobywa bramkę, więc chyba zna się na trenowaniu Brendan Rodgers lepiej niż my. Trzeci gol Downinga w Premier League. W bark przewrócony przez Kameruńczyka, napastnik Liverpoolu. Pojedynek, który elektryzuje teraz cały Anfield. Steven Gerrard! 3-2 dla Liverpoolu, ależ powrót Liverpoolu na prowadzenie.
3 tygodnie temu strzelił bramkę z rzutu karnego w meczu ze Swansea, no ale tam Liverpool wygrał 5-0. Ta jedenastka nie miała tak dużego znaczenia. Teraz realizator pokazuje nam Benoit Asueko to, a ja wolałbym zobaczyć Jermaina Defoe, bo to on nabroił najwięcej. Steven Gerrard wybrał inny rukę niż Hugo Lloris. Zwiódł francuskiego bramkarza. Perfekcyjnie wykonany przez Gerrarda rzut karny. To jedyny piłkarz nie z obrony, a z pomocy z tych wyższych formacji, który w tym sezonie Premier League zagrał w każdym meczu. Każdą